Loki Diane Ericht są hodowcami Shih Tzu od ponad 35 lat. Położę to na stole. Doskonale znam ich charakter. Zawsze wiem, o czym myślą. Spotkali się właśnie dzięki psom. Mamy te same zamiłowania i pod wieloma względami uzupełniamy się. Stworzyliśmy bardzo udany związek. Dawniej rywalizowali ze sobą na wystawach. Pobrali się w 92 roku i razem są niepokonani. Będzie dziś wystawiany. Na wystawie w Atlancie Erichtowie zaprezentują dwa psy. W dniu wystawy trzeba wstać wcześnie rano. Najpierw z nimi ćwiczymy, a potem zaczynamy je czesać i kąpać. Pielęgnacja przed wystawą może potrwać nawet 3 godziny. To dla nas najważniejsza część dnia. Psy, które wystawiamy, wymagają skomplikowanych zabiegów. Włosy na grzbiecie muszą być proste. Pyszczek myję specjalnym szamponem, a potem suszę psa i wiążę kok. Kok jest charakterystyczny dla tej rasy. Przy jego układaniu przydaje się lokówka i grzebień. Luke jest w tym świetny. Do twarzy jej w różowym. Gidget ma już swoją szczęśliwą, różową kokardkę. Aby wygrać, nie wystarczy ładnie wyglądać. Shih Tzu musi wypaść bezbłędnie. Na szczęście Diane jest najlepszym treserem na świecie. To ona pracuje z naszymi psami, jeszcze zanim osiągną wiek wystawowy. Zobaczmy, czy cała ta praca nie pójdzie na marne. Konkurencja jest ogromna. Każdy wystawca chce wygrać. Po to tu jesteśmy. To trudna rywalizacja. Jest wiele dobrych psów. Najbardziej boję się suczki Hallmark Jolly. Oficjalnie wabi się Hallmark Jolly Surfer Girl. W skrócie Gidget. Dziś chce zdobyć wielką, błękitną wstęgę. Ta pani w czerni jest sędzią. Na co zwraca uwagę? Shih Tzu powinien mieć dużą głowę i piękne oczy. Sędzia zna charakterystyczne cechy tej rasy. Mam nadzieję, że mój pies stanie na wysokości zadania i dobrze wypadniemy. Całujesz mnie? Grzeczna dziewczynka. Gidget prezentuje się wspaniale i awansuje do kolejnej rundy. To piękna przedstawicielka rasy. Jest świetnie wytresowana i doskonale się prezentuje. Ma piękny pyszczek. Dziękuję. Teraz Gidget zmierzy się ze zwycięzcami innych ras z grupy psów do towarzystwa. Czy tłumy widzów nie zdekoncentrują psa i właściciela? Staram się skupić jej uwagę na sobie. Musi robić to, co jej każe. Czy Gidget wygra? Zaraz się przekonamy.